Firma Bastion, działająca od lat przy ulicy Koszalińskiej, miała opuścić zajmowany teren do końca ubiegłego roku, zostanie jednak kilka miesięcy dłużej. Wpłynął wniosek firmy Bastion o przedłużenie terminu wydania nieruchomości. Urzędnicy pojechali na kontrolę, stwierdzili, że duża część pojazdów i sprzętu została stamtąd zabrana. I po tej kontroli, ze względu na jej wyniki, prezydent Anna Mieczkowska wyraziła zgodę na dłuższą niż zakładano wyprowadzkę. Został zwiększony tylko i wyłącznie termin wydania nieruchomości, natomiast firma Bastion ponosi koszty takie, jak były w umowie, jeśli chodzi o kolejne miesiące, poprzez które zajmuje ten teren. Firma Bastion ma się wyprowadzić z Kołobrzegu do końca kwietnia tego roku.